A jak tak naprawdę Panama podoba się twoim synom? Wydaje mi się, że to pytanie powinieneś skierować do nich. Z moich obserwacji wynika, że no na pewno swobodnie się tu czują. Oni są, to są te dzieci, które z wody ciężko wyciągnąć, więc tutejsze fale, nie wiem czy słyszysz, ale za mną jest ocean i ta fala cały czas uderza o brzeg plaży, więc oni mają z tego niesamowity fan. Codziennie basen, codziennie kąpiel w oceanie i zabawa z falami, więc to jest coś, co oni uwielbiają. Mój Dawidek zaczął surfować, nawet całkiem nieźle mu to wychodzi, ale oczywiście jest ta druga strona medalu, gdzie na pewno brakuje im rówieśników, brakuje im kontaktu ze swoimi przyjaciółmi. No, myślę, że czują się tu dobrze, ale oczywiście to nie jest tak, że nie tęsknią. Ja sobie myślę, że mając ciebie za mamę i wiedząc, że każdy początek roku serwuje od razu nowy wyjazd, tak naprawdę jak wielkie twoi synowie czerpią również takie doświadczenie takiego obieży świata. No, mają już za sobą Azję, teraz Ameryka, byli w Afryce. I kiedy patrzysz na nich, widzisz faktycznie, że to jest takie wspaniałe, że oni są w stanie poznać aż tak wiele różnych pięknych zakątków świata dzięki tobie. Mam nadzieję, że to doceniają. Mam taką nadzieję. Chociaż faktycznie mam takie poczucie, nie wiem, czy to jest kwestia pokolenia, czy moich dzieci, ale czasami muszę im uświadamiać. Mam takie poczucie, że to pokolenie tych telefonów, tego wirtualnego świata, to niestety jest trochę tak, że jak zasmakujemy i doświadczymy czegoś tak cudownego, bo nie, no niewątpliwie takie podróże są cudowne i kształcące, to ja czasami tak muszę, ale czy wy sobie zdajecie sprawę? No weźcie ten nos spoza tego telefonu i patrzcie, i dotykajcie, smakujcie, uczcie się nowej kultury, więc. Zaplątałam się w sumie. Więc to jest trochę tak, że oni nie są jakimiś takimi podróżnikami z krwi i kości, a może to jest trochę tak, że oni się przyzwyczaili. No sama nie wiem.